Młodzież z całego województwa śląskiego zawitała do miejscowości Brzeszów w gminie Mstów, by wziąć udział w konkursie Mistrz Ortografii. Zmagania nie były łatwe, bo i język polski do prostych nie należy, ale zapewne warto go poznać i nawet jeśli nie wszystko wychodzi i popełnia się błędy, to warto próbować, co potwierdzają uczestnicy konkursu. Niektóre wyrazy sprawiały nam trudność. Na przykład były takie nazwy roślin, które były, nie wiem, czy nawet istnieją takie nazwy roślin, ale były na... Było na tym, więc chyba istnieją. No, to raz, te nazwy roślin i nazwy tych ptaków były w sumie dziwne. Pierwszy raz je słyszałem. Nie wiadomo było, jak to napisać, ale w sumie fajna atmosfera w tej szkole. Ładnie szkoła zbudowana i to jest fajne. Ja nie liczę na to, że zdobędę jakieś miejsce, ale liczy się to, że zawsze to była jakaś dla mnie jakaś nauka, że pani z polskiego też pisała to i no miałem trochę błędów. Niektórych wyrazów nie do końca dosłyszałem albo napisałem zupełnie co innego niż tam, co pani faktycznie mówiła. I tak samo, mi się wydaje, że nie zajmę pierwszego, drugiego albo trzeciego, ale wyróżnienie może. Poziom trudności dyktanta, jaki pisali uczniowie, był bardzo wysoki i to nie tylko zdanie młodych uczestników, ale także organizatorów, którzy przyznają, że nie było pracy, która byłaby bezbłędna, ale przecież wszak mieliśmy poznać mistrza ortografii. Dyktanto zostało napisane przez pana Bogusława Bogusza z oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Częstochowie i na potrzeby specjalnie naszego konkursu. Poziom był naprawdę bardzo wysoki. Sama jak otrzymałam już to dyktando na potrzeby konkursu, byłam zdziwiona, że faktycznie takie wyrazy archaiczne zostały wykorzystane, jak na przykład czasownik żeła, który oznacza ciąć zboże, żyto. Także wiele takich archaicznych wyrazów było już niewykorzystywanych obecnie, nieznanych dzieciom, więc one musiały się wsłuchać troszeczkę w fonetykę tych wyrazów. Ostatecznie miejsce trzecie zajęła Marika Bogdanka ze Szkoły Podstawowej z Kruszyny. Drugą pozycję zajęła Agnieszka Wiewiura ze Szkoły Podstawowej w Brzeszowie, a tytuł mistrza ortografii wywalczyła Marta Pyrzycka z Katowic. Kolejna edycja konkursu już za rok. Jak mówią uczestnicy, zrobią wszystko, by wypaść w nim jeszcze lepiej, ale organizatorzy dodają, że oni postarają się znowu zaskoczyć tych, którzy będą chcieli walczyć o tytuł mistrza ortografii. Zapowiadają się więc ciekawe zmagania, na które już dziś czekamy. Tak, myślę, że konkurs ma charakter już wojewódzki, bo tak jak pan redaktor wspomniał, wygrała dzisiaj przedstawicielka szkoły z Katowic, także no, cieszymy się, że również tak szeroko tutaj do nas uczniowie przyjeżdżają, do Brzeszowa, do gminy Mstów. Ortografia jest bardzo ważna w naszym życiu i bardzo cieszę się, że takie konkursy są tutaj organizowane. Dyktando było bardzo trudne, ja widziałem i chociaż lubię i nie popełniał raczej błędów ortograficznych, natomiast tu myślę, że kilka bym na pewno popełnił, także tym bardziej poziom uczniów był bardzo, bardzo wysoki i poziom dyktanda również.